Poniższa tabela przedstawia zależność proporcjonalną prostą. No i tu mamy x, y, 0, 0, 3, 0, 5, 6, 1 i tak dalej. I mamy tak, narysować prostą opisaną tą tabelą i potem powiedzieć, ile wynosi wartość nachylenia prostej przedstawiającej podaną zależność. Zacznijmy może od wykreślenia prostej, czyli tak, no x0, y0. Tak? Zawsze w proporcjonalności prostej mamy, że jak x jest 0, to y jest 0. No i potem co? No wygodniej jest znaleźć jakiś punkt o współrzędnych całkowitych. No widzimy, że jak x jest 6, to y jest 1. Dobrze, czyli x6, y1. No i wiemy, że prosta jest dana przez dwa punkty, prawda? Wykresem tej zależności proporcjonalności prostej jest prosta i jak mamy dwa punkty, to cała prosta już jest zdefiniowana przez dwa punkty. No dobrze, czyli to jest nasza prosta. No i teraz ile wynosi wartość nachylenia prostej przedstawiającej podaną zależność? Czyli nachylenie prostej, jak liczymy nachylenie prostej? Bierzemy dwa punkty na tej prostej, liczymy różnicę wartości współrzędnych y i dzielimy przez różnicę wartości współrzędnych, wartość różnicy, prawda, współrzędnych x. I to nie zależy od tego, które punkty tutaj wybierzemy na prostej. Czyli najwygodniej jest nam tu wybrać te dwa punkty już tutaj zaznaczone na żółto, czyli tak, zmiana x jest 6, a zmiana y jest 1, czyli zmiana y podzielona przez zmiana x to jest 1 podzielić przez 6, czyli 1/6. 1 przez 6. Prawda? Czyli to jest właśnie nachylenie, albo inaczej współczynnik proporcjonalności w tej zależności proporcjonalności prostej. Prawda? Widzimy, że jak x przyrasta o 6, y przyrasta o 1, albo każdy przyrost x o 3 powoduje przyrost y o połowę. Prawda? Tutaj x jest co 3 zaznaczony i y odpowiadające tym xom przyrastają o 1/2 za każdym razem. Czyli nachylenie tej prostej jest 1/3. Sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.